Ponownie przenosimy się zatem na skocznię Okurayama w Sapporo, gdzie za chwilę powinna rozpocząć się druga seria 15 w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Największe miasto wyspy Hokkaido, północnej wyspy japońskiej. Piąte co do wielkości w całej Japonii, blisko 2 miliony mieszkańców. Niewielu jednak kibiców zdecydowało się, aby przybyć tutaj pod skocznię, aby dopingować najlepszych skoczków świata. Jest przecież czołówka pucharowej rywalizacji z liderem Tomasem Morgensternem, no i z Adamem Małyszem, który powraca tutaj do rywalizacji na Okurayamie po kilku latach. Po pierwszej serii, przypomnijmy, Adam Małysz na miejscu trzecim z minimalną stratą 1,4 punktu do drugiego Andreasa Kofflera. Nieco większą 7,1 punktu traci Polak do prowadzącego Severina Freunda, który będzie chciał powtórzyć wczorajszy sukces. Duża już przewaga Polaka, no i tej prowadzącej trójki nad kolejnym, czwartym najlepszym z Japończyków, Shohei Tochimoto. 9,6 punktu przewagi nad Japończykiem ma Adam Małysz. No, a zatem powinien w tej drugiej serii nie tyle bronić tego miejsca na podium, co raczej atakować jeszcze wyższą pozycję. No oby tak było, może uda nam się jakoś tutaj w nocy w polskich domach wysłać te fluidy, które pomogą naszemu najlepszemu skoczkowi trzymać. Na pewno będziemy kciuki i życzyć mu tutaj jak najlepiej. W tej drugiej serii także dwóch innych naszych reprezentantów. Dzisiejszy jubilat kończący 24 lata. Piotr Żyła na miejscu 28, więc skakał będzie jako trzeci z kolei. I Rafał Śliszcz, który po pierwszej serii zajmuje miejsce 25. Cieszą pucharowe punkty w perspektywie zawody w Zakopanem. Tam będziemy mogli do kwalifikacji do dwóch pucharowych konkursów. Dwa razy w sezonie można wykorzystać przywilej wystawienia grupy krajowej, wystawić aż 12 skoczków. No ale oby tylko ta ilość przeszła w jakość. Znacznie lepiej wyglądało to w sezonie letnim, kiedy Polacy dominowali na skoczniach, gdzie rozgrywano konkursy letniego Grand Prix. Wygraliśmy zdecydowanie klasyfikację drużynową, indywidualnie drugi Kamil Stoch, trzeci Adam Małysz. No ale jakoś niestety w zimie ta forma nie jest już tak dobra. Ale może powróci, bo przecież najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Świata w Oslo, które rozpoczną się 24 lutego. Tam dwa konkursy indywidualne i dwa konkursy drużynowe. Drugą serię powinien rozpocząć za chwilę Słoweniec Meznar, Mitja Meznar, który po pierwszej serii był 30. No i nie tak dobrze więc jak wczoraj, kiedy skończył rywalizację na miejscu 16. No ale będą kolejne pucharowe punkty i z tego na pewno trener Matiasz Żupan, jak i on sam, 22-letni Mitja Meznar, się cieszy. Jak widzimy, rozbieg o jedną platformę w górę z 9. belki startowej, z 9. rozbiegu rozpoczyna się rywalizacja w drugiej serii konkursu. W pierwszej wszyscy skakali z belki o numerze 8. No a teraz Mitja Meznar rozpoczyna serię finałową. No, przed 120 metrem dość zdecydowanie wylądował skoczek słoweński. 109,5. Minus 16,3 punktu, a zatem nadal ten wiatr z przodu pod narty przekraczający w jego przypadku metry na sekundę. Przypomnę, że ten przelicznik na Okurayamie jest taki 11,7 punktu odjęte za każdy metr na sekundę pod narty. Oczywiście on na razie obejmuje prowadzenie, ale widzimy łączną notę za dwa skoki, zaledwie 141 punktów. Rzadko się zdarza w tej rywalizacji na najwyższym poziomie, aby taka nota dawała miejsce w 30 w zawodach Pucharu Świata. Reprezentant Japonii, Kenshiro Ito. Dla niego zdobycie pucharowych punktów to największy jak na razie sukces w karierze, zawsze w cieniu Daiki Ito. No niezły, poprawny skok. Ale widzieliśmy, ta zielona linia przesunięta do przodu, a zatem miał znacznie bardziej sprzyjające warunki od skaczącego przed nim Mitji Meznara. 34,1 punktu, jeśli dobrze zauważyłem, odjętych będą od noty za odległość i styl. To oznacza ponad 3 metry na sekundę pod nart. 113,5, ale jak widzimy, nie wystarczyło to, aby wyprzedzić reprezentanta Słowenii. Kenshiro Ito jest na miejscu drugim. No i teraz pierwszy z naszych skoczków w tej drugiej serii, Piotr Żyła. Był tu już kiedyś 19 na Okurayamie. No i życzymy mu w dniu jego 24 urodzin, aby powtórzył tamto osiągnięcie, aby ten drugi skok pozwolił mu jeszcze przesunąć się w górę klasyfikacji. Piotr Żyła już na rozbiegu.
spokojne wyjście z progu. No i ładny skok naszego zawodnika. Widzieliśmy, te warunki nie były już tak sprzyjające. Ta zielona linia przesunięta znacznie bliżej progu. A zatem wydaje mi się, że powinien, choć skoczył tylko 106,5 metra, objąć teraz prowadzenie w tych zawodach. Poprawne lądowanie telemarkiem to ważne, nawet przy krótszych skokach. Każdy tutaj ten punkt odjęty przez sędziów może mieć znaczenie, jednak nie 142 punktu. Piotr Żyła o 0,8 za Mitią Meznar. Polak jest na razie drugi, wyprzedza Japończyka Ito. A teraz jedna z niespodzianek tych zawodów, zarówno dzisiaj, jak i wczoraj, bo przecież wczoraj był 28, dzisiaj też zdobywa pucharowe punkty. 19-letni Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Close. Czeka na zielone światło młody skoczek kanadyjski. Przed tygodniem był tutaj siódmy w zawodach Pucharu Kontynentalnego. No, a dzisiaj walczy o jak największą liczbę punktów do klasyfikacji Pucharu Świata. On około 110 metra chyba wylądował, jeżeli dobrze tutaj oceniłem. Nie, jednak znaczna rozpiętość przy tym ujęciu z przodu kamery. Teraz dopiero widać, było to zaledwie 95,5 metra. Mackenzie Boyd-Close na razie jest ostatni. I tak już pewnie zostanie. Zobaczymy, jak w tych warunkach poradzą sobie kolejni zawodnicy, a tutaj coraz bardziej uśmiechnięty Mitja Meznar przystępował do tej drugiej serii z 30 pozycji i cały czas jest lider. Reprezentant Niemiec Felix Schoft jest kolejnym, który zajął miejsce na belce startowej. 20-letni skoczek z Garmisch-Partenkirchen. Wczoraj 22 w konkursie. Przed tygodniem 20 w Harachowie, to jak na razie jego najlepsze osiągnięcia w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. Nie ma jeszcze zielonego światła dla młodego skoczka niemieckiego. Niedługo po nim powinien skakać 25 zawodnik pierwszej serii, Rafał Ślisz. No, krótka przerwa. Felix Schoft, czerwone światło, musi zatem zejść z platformy startowej. Skoncentrowany Noriaki Kasai jedzie już wyciągiem na górę skoczni. Felix Schoft ponownie żółte światło, ponownie zajął miejsce na rozbiegu skoczni. No, Adam Małysz walczy także tutaj o punkty Pucharu Świata, o to, aby odrobić dystans do Amanna i Kofflera. Felix Schoft powyżej 87 km na godzinę na progu. No, ładny skok. Wydawało się, że tak bez walki odległość, a jednak ląduje gdzieś tuż przed 120 metrem. 118 dokładnie. To najdłuższy skok w tej drugiej serii zawodów. No i myślę, że Felix Schoft będzie teraz nowym liderem. Zaakcentowany telemark, noty za styl 17,5, tylko na czwartym stanowisku sędzia norweski Knut Bakken o punkt mniej. No, tutaj jednak te oceny norweskiego sędziego dość znacznie odbiegają od czwórki pozostałych sędziów. Na trzecim stanowisku sędzina kobieta Klaudia Denifl z Austrii. No a my popatrzmy, jak poradzi sobie w tych warunkach drugiej serii doświadczony już nasz zawodnik, 27-letni Rafał Ślisz. No, łapie tutaj troszkę wiatru, nie, chyba jednak niewystarczająco, aby daleko poszybować. Gdzieś przed 115 metrem wylądował Polak, tak, 113,5, minus 23, a zatem miał korzystne warunki, nie zdołał jednak do końca ich wykorzystać. To 45,5 punktu to łączna nota Rafała Ślisza. Wystarcza, aby wyprzedzić Mitję Meznara. Polak jest na miejscu drugim za Felixem Schoftem. Norwek Ole Marius Ingvaldsen. 105 metrów w serii pierwszej dało mu 24 pozycję w konkursie. Wczoraj było nieco lepiej, miejsce 17.
No i bardzo ładny skok w wykonaniu Norweg. To być może pozwoli mu nawet na awans do drugiej dziesiątki tych zawodów. 129,5 metra, minus 17,8 punktu, czyli niecałe 2 metry na sekundę pod narty. Na pewno Ingvaldsen będzie nowym liderem, no i myślę, że dość długo na tej pozycji się utrzyma. No, ten telemark może troszkę naciągany. Zadowolenie wśród szkoleniowców ekipy norweskiej. Nie ma tutaj w Sapporo Mikiko Jankowskiego. Z pozostałą grupą zawodników przygotowuje się już do zawodów w Zakopanem. 186,7, ponad 20 punktów więcej od Felixa Schofta. Ole Mark Ingvaldsen z Norwegii nowym liderem, a teraz Amerykanin Peter Frenet. Ładny skok Amerykanina, no ponad 120 metrów. Brawa dla tego niespełno 19-letniego zawodnika. Dzisiaj zdobywa swoje pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. 120 metrów, no ale proszę, minus 27 punktów, blisko 3 metry na sekundę pod narty. No brawa jednak dla Amerykanina, że zdołał te sprzyjające warunki no nieźle wykorzystać. 159,1 punktów, wyprzedza więc Rafała Śliża, jest w tej chwili na miejscu trzecim. No, zatem w najgorszym razie, jeżeli już kolejni zawodnicy skoczą dalej, wyprzedzą go w klasyfikacji, będzie dzisiaj 25 i zdobędzie 6 punktów do klasyfikacji Pucharu Świata. No i reprezentant Norwegii Andreas Stiernen. Wczoraj znakomity występ, 8 pozycja. Od razu zdobył pierwsze punkty i były to 32 za 8 pozycję. 22-letni skoczek z Trondheim. Przed tygodniem w zawodach Pucharu Kontynentalnego tu na Okurajamie dwukrotnie 15. Później wraz z Pucharem Kontynentalnym przeniósł się do Korei. Tam dwa kolejne zawody pucharowe w tygodniu. 5-17 miejsce, jest 22 w Pucharze Kontynentalnym. No a tu na Okurajamie musi jeszcze poczekać na swój drugi skok w tych zawodach. Wczoraj Adam Małysz odrobił 10 punktów w pucharowej rywalizacji do Andreasa Kofflera, 20 do 6 wczoraj Simona Ammana. Dzisiaj po pierwszej serii no, nadrabia nad Simonem Ammanem, jeżeli utrzyma się jego 11 miejsce, a trzecia Adama Małysza kolejnych ponad 30 punktów. Do trzeciego w Pucharze Świata Andreasa Kofflera Adam Małysz traci 50 punktów. No ale dzisiaj jak na razie Kofler wyprzedza go w tych zawodach. Gdyby Polak zwyciężył, Andreas Kofler był piąty wówczas, już dzisiaj Adam Małysz awansowałby do czołowej trójki w generalnej punktacji Pucharu Świata. No, dobrze, że punkty pucharowe zdobywają Rafał Śliż i Piotr Żyła. Pozwoli nam to być może obronić pozycję w Pucharze Narodów, w klasyfikacji drużynowej Pucharu Świata. Niemcy mają tylko Freunda na pierwszym miejscu. Kolejni zawodnicy skakali dzisiaj słabiej. Andreas Stiernen, nieudany skok reprezentanta Norwegii. Zawody Pucharu Świata do Sapporo zawitały już po raz 57. 57 konkurs dzisiaj tutaj się odbywa. Już od pierwszej edycji Pucharu Świata w styczniu 1980 roku rozegrano tutaj pierwsze pucharowe zawody. Wygrał Japończyk Hirokazu Yagi. No, my cieszyliśmy się tutaj z sukcesów w 97 roku Adama Małysza, tylko że na mniejszej skoczni Miyano Mori, a w 2001 Polak wygrał tutaj dwukrotnie. No był to jego znakomity sezon, zakończony zdobyciem pierwszej w karierze kryształowej kuli. W tym drugim konkursie 10 lat temu piąte miejsce zajął obecny trener Adama Małysza, drugi trener Robert Mateja. Robert Kraniec, 106 metrów tylko w serii pierwszej, chociaż wcześniej w serii próbnej aż 131. Jeszcze ta forma nie jest stabilna. No ale stać go na pewno, aby poszybować daleko. Czy tak będzie już w tym skoku? No, widzimy, zupełnie sobie nie poradził. Robert Kraniec, jakiś podmuch wiatru i od połowy tego skoku myślał już tylko o tym, aby bezpiecznie wylądować. 68 metrów.
ratował się w stylu zawodników z okresu międzywojennego z rękami wysuniętymi do przodu. No i oczywiście będzie dzisiaj na ostatnim, tej drugiej serii, 30. miejscu. Minus 4,6, a zatem ten uśredniony wiatr wskazywałby, że lekko sprzyjał reprezentantowi Słowenii, no ale odległość tylko 68 metrów. Widać, jak duże znaczenie ma tutaj wiatr, jak loteryjne są warunki na Okurajamie w Sapporo. Od 68 do 134 metrów. Ogromna rozpiętość, a przecież skaczą tutaj zawodnicy ze ścisłej światowej czołówki. Kazuyoshi Funaki. Najlepsze lata ma już niewątpliwie za sobą. Wygrywał tutaj na Okurajamie pucharowe zawody dwukrotnie w 99 i w 2005 roku. No, poprawny teraz skok tego rutynowanego 35-letniego mistrza olimpijskiego z Hakuby z Nagano sprzed 13 już lat. 112 metrów, minus 13,5 punktu za sprzyjający wiatr. No i zobaczymy na zajęcie, której lokaty pozwolą mu te wszystkie zsumowane parametry. Jest drugi, 167,3 punktu. Wyprzedza zatem Feliksa Szofta, ale ze sporą stratą, blisko 20 punktów do prowadzącego Ole Mariusa Ingvaldsena. W tej drugiej serii, przypomnijmy, Norwek najdalej, aż 129,5 metra. No, zatem już zapewnił sobie miejsce w drugiej dziesiątce co najmniej tych zawodów. Japończyk Taku Takeuchi. No, poniżej 86 km na godzinę na progu. Ale złapał trochę noszenia, trochę wiatru pod narty w drugiej fazie lotu, choć widzimy, nie jest do końca z siebie zadowolony. Cały czas ta druga seria z dziewiątej belki startowej, aż 33 punkty, ponad 3 metry na sekundę pod narty miał Japończyk. No stąd chyba to niezadowolenie, że tak sprzyjających warunków nie wykorzystał lepiej. Tylko 116 metrów. No i w efekcie po odjęciu aż tych ponad 30 punktów jest w tej chwili dopiero piąty. Na razie na siódmej pozycji Rafał Ślisz, na dziewiątej Piotr Żyła. Za Piotrem Żyłą jeszcze Japończyk Ito, Kanadyjczyk Wojt Klaus i Robert Kraniec, który miał zupełnie nieudany drugi skok. 4 Druga próba 27-letniego Niemca. No, też troszkę niespokojnie po wyjściu z progu. No, ale miał noszenie w drugiej fazie lotu. 106,5 metra przy blisko 2 metrach na sekundę pod nart. Tutaj widzimy podłóg jakiś z tyłu. No, kołuje ten wiatr tutaj na Okurajamie. Są takie miejsca wzdłuż ze skoku, gdzie wieje z tyłu, przeszkadza zawodnikom. Dopiero widać w tej dolnej fazie, po przeleceniu nad bulą, jak nazywają ten fragment ze skoku zawodnicy, łapią to noszenie, łapią wiatry pod narty, ale trzeba tam mieć jeszcze odpowiednią parabolę lotu, odpowiednią wysokość, aby z tego wiatru skorzystać. Fumihisa Yumoto, kolejny ze skoczków japońskich, czeka już na zielone światło na rozbiegu. Wczoraj 27, dzisiaj kolejne pucharowe punkty. Ole Marius Ingvaldsen cały czas liderem. Norweg najdalej w tej drugiej serii, 129,5 metra. Drugi Kazuyoshi Funaki, to niewątpliwie sukces tego 35-letniego doświadczonego zawodnika. Teraz Hiroya Saito dał znać swojemu podopiecznemu, Fumihisa Yumoto w powietrzu. Też miał problemy, też ten tylny wiatr w pierwszej fazie lotu. I później złapał noszenie. No i w efekcie wylądował gdzieś tam w okolicach chyba 115 metra. Tak, 114. Tutaj widać wyraźnie, jak zawodnicy niedługo po wyjściu z progu i otrzymują podmuch z tyłu, który powoduje, że muszą mocniej podnieść narty do góry, muszą się bronić przed tym spychającym prądem powietrza. Fumihisa Yumoto zadowolony, jest drugi za Ingvaldsenem, a przed swoim rodakiem Funaki.
Będzie to jego najlepsze osiągnięcie w tym sezonie, a tutaj już dobrze znana sympatyką skoków sylwetka Dmitrija Vasiliev. Po pierwszej serii Rosjanin w drugiej dziesiątce, no zdobędzie pierwsze dopiero w tym sezonie swoje punkty do klasyfikacji Pucharu Świata, ale jeszcze musi poczekać, jeszcze nie ma żółtego światła, które pozwoliłoby mu zająć miejsce na belce startowej. Czyżby ta platforma startowa była podwyższona bądź obniżona? Zobaczymy. I cały czas jak na razie w tej drugiej serii rywalizacja przebiega z dziewiątej platformy startowej. Jest już Dmitrij Vasiliev ponownie na rozbiegu. 31-letni skoczek z Ufy. No, nieźle radził sobie tu na Okurajamie w Mistrzostwach Świata 4 lata temu. Był siódmy. Do tego dorzucił 10 miejsce na mniejszej Miyanomori. Udany sezon Dmitrija Vasiliewa. No, przygotowania do obecnego sezonu rozpoczął później. Kontuzja. Pierwsze starty w Pucharze Kontynentalnym. Nawet tam miał problemy w tych pierwszych startach, aby kwalifikować się do finałowej 30. No ale widać, że ta forma systematycznie pomału, ale idzie jednak w górę. Dzisiaj zdobywa pierwsze pucharowe punkty. No a ile tych punktów będzie? Zobaczmy na drugi skok. Nieudana ta próba Vasiliewa. Chyba spóźniony minimalnie skok na progu. No i później zawodnik już pasywnie się zachowywał, nie walczył o odległość. No, wiele tych punktów zatem Dmitrij Vasiliev dzisiaj nie zdobędzie. Na pewno wyprzedzi Roberta Krańca. No, ale jak widzimy jest w tym momencie 13. A zatem zdołał także wyprzedzić Kanadyjczyka Mackenzie Boyd-Clause. No, to niepowodzenie Rosjanina oznacza dla nas zarazem wyższą pozycję Rafała Śliża i Piotra Żyły. W tej chwili Rafał Śliż 9, Piotr Żyła na miejscu 11. A miejsce na rozbiegu zajął już Mario Inauer. No, ładny skok w pierwszej serii tego konkursu. No i zobaczymy, czy zdoła go powtórzyć, czy także i ten drugi skok będzie równie dobry. Spokojny lot, tutaj tylko drobne wahania, korygował podmuchy wiatru. Do 120 metra tym razem Mario Inauer nie doleciał. No, mimo tych aż 23,5 punktu odjętych, czyli ponad 2 metrów na sekundę, tylko 109 i w efekcie jak na razie szósta pozycja dla Mario Inauer. Denis Korniłow wczoraj był szósty po pierwszej serii zawodów, zakończył ostatecznie na miejscu 9. Dzisiaj w pierwszej serii 117,5 metra i 14 pozycja także powracającego do formy Rosjanina. Bardzo ładny skok w kwalifikacjach do tych zawodów, 128 metrów, był w tych kwalifikacjach drugi. A jak teraz sobie poradzi w tych zmiennych warunkach wiecznych? Nieźle to wygląda. Ładny skok Korniłow. Ponad 120 metrów. Czy to jednak wystarczy, aby wyprzedzić Ingvaldsena? Minus 29,5. No to troszkę tłumaczy tę dobrą próbę skoczka rosyjskiego. Blisko 3 metry na sekundę pod narty. Ładny telemark. Powinny być wysokie noty za styl. 18,5 punktów. Jest drugi. 177,1 punktu. Blisko 10 punktów przegrywa z Ingvaldsenem, który w tej drugiej serii skoczył rewelacyjnie. 129,5 metra. Na uśmiechnięty Norweg. Dzisiaj w Sapporo minus 3 stopnie Celsjusza, ale znacznie mniejsza niż wczoraj wilgotność. Wczoraj mieliśmy 96%, dzisiaj tylko 80%, a zatem przyjemniejsze warunki do skakania. No i dość wcześnie, niespodziewanie wcześnie w tej drugiej serii przychodzi nam oglądać Tomasa Morgensterna. Zobaczmy, co pokaże w drugim skoku lider Pucharu Świata. Tutaj złapał teraz noszenie, walczy o odległość. Piękny, daleki skok. No, Tomasz Morgenstern pokazuje klasę, potwierdza, że ten pierwszy skok nieudany to tylko wypadek przy pracy.
tym sezonie Pucharu Świata, 12 razy na podium, raz tylko poza dziesiątką w Garmisch-Partenkirchen Thomas Morgenstern, 7 zwycięstw pucharowych łącznie w całej karierze. Tych zwycięstw ma już na swoim koncie 21. Na dzisiaj oczywiście wygrać nie zdoła, no ale te 136,5 metra, które uzyskał w tym powtarzanym przed chwilą skoku, no musi budzić szacunek. Oczywiście Thomas Morgenstern nowym liderem, choć ten wiatr nie był aż tak bardzo sprzyjający. Minus 16,6 punktu odjęte za wiatr. No w tej chwili nokaut dla pozostałych zawodników. Thomas Morgenstern zatem zajmie już miejsce dla lidera rywalizacji po dwóch skokach. A na rozbiegu Japończyk Noriaki Kasai. Spokojne wyjście z progu, jak zawsze do przodu wychylony, ładnie stylowo. Ale zabrakło odległości. Noriaki Kasai, porównywalne warunki do tych, które miał Thomas Morgenstern. No ale ta odległość, którą uzyskał, oddaje chyba formę, w jakiej znajdują się aktualnie i możliwości obaj ci skoczkowi. Nie bez przyczyny, przecież Thomas Morgenstern jest liderem Pucharu Świata. Noriaki Kasai w tym sezonie w pucharowej rywalizacji na razie na miejscu 30. To jest 111 metrów w tej drugiej serii i Noriaki Kasai na razie na miejscu 4. No a teraz kolejny z zawodników, których spodziewaliśmy się w tej drugiej serii oglądać nieco później. Simon Amann, 11 po pierwszym skoku. Wczoraj ukończył rywalizację na miejscu 6. No czy zdała dzisiaj wskoczyć chociaż do pierwszej dziesiątki? Simon Amann już w powietrzu. Spokojny lot. Ładnie tutaj szybuje Szwajcar. Zdecydowanie ponad 120 metrów. No i z pewnością będzie teraz drugi. Simon Amann chyba troszkę się rozregulował. Nie wszystkie jego skoki są tak udane jak ten przed chwilą na odległość 127 metrów. On zresztą od początku tego sezonu skakał bardzo słabo w treningach, często słabo w kwalifikacjach. No nie musiał się kwalifikować, ale oddawał tam skoki próbne. Natomiast później umiał zmobilizować się na zawody i w tych zawodach radził sobie znakomicie. Jedna wygrana w Garmisch-Partenkirchen, pięciokrotnie na podium w tym sezonie. Tutaj ten drugi skok dobry, 127 metrów, nota 204,5 punktu jest drugi za Morgensternem. Na miejsce trzecie spada Ole Marius Ingwaldsen, a na rozbiegu jest Czech Roman Kołdelka. Także ładny skok i daleko poszybował Czech. No, Roman Kołdelka pokazał, że powraca do formy już przed tygodniem w Harachowie. Teraz proszę, 131,5 metra. Druga odległość tej drugiej serii konkursu. Trochę więcej od Morgenstern'a, który skoczył najdalej punktów ujemnych. Trochę bardziej sprzyjający wiatr pod narty. No i zobaczymy, czy to wystarczy, aby wyprzedzić Simona Manna. Tak, jest drugi, 211,2 punktu. Roman Kołdelka rozdziela dwóch najwyżej sklasyfikowanych w tym sezonie zawodników w Pucharze Świata, Morgenstern'a i Amann. Manuel Fettner w pucharowej rywalizacji jest na miejscu 10, najwyższym w swojej karierze. Poprzedni sezon skończył na miejscu 42. Wcześniej oglądaliśmy go przeważnie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Nie startował we wszystkich konkursach Pucharu Świata, no ale teraz mocny punkt reprezentacji Austrii. Manuel Fettner, ładnie to wygląda, ale krócej od Morgenstern'a i Kołdelki. Krócej chyba także od Simona Manna, który przypomnijmy uzyskał 127, tak? 125. To wynik Manuela Fettnera. Warunki miał porównywalne z Ammanem, a zatem musimy poczekać jeszcze na punkty za styl. No, tych punktów tutaj najwięcej od sędziów dostał Thomas Morgenstern, 57 na 60 możliwych, a Manuel Fettner 207,5 punktu, a zatem o 3 punkty więcej od Ammana jest przed Szwajcarem na miejscu 3. No i pozostała nam już tylko czołowa ósemka z pierwszej serii tego konkursu. Emocje coraz większe. Przypomnijmy, na miejscu 3 po pierwszej serii Adam Małyś, przed nim Koffler i Severin Freund. A teraz kolejny z Niemców, Michael Urman. Po pierwszej serii ex aequo na miejscu 7 z Daikimito.
Michael Urman już w powietrzu, wczoraj piąty. Niemiec także powraca do wysokiej formy, teraz ponad 120 metrów. No ale wydaje się, że w tych warunkach, które trafił na skoczni, trudno było mu skoczyć dalej. 123 metry. Przy blisko 2 metrach na sekundę z przodu to oczywiście uśredniony pomiar wiatru, bo ten wiatr widać po zachowaniu zawodników tutaj na Okurajamie troszkę wiruje. No będzie mu jednak ciężko utrzymać tę pozycję siódmą, którą zajmował po pierwszym skoku. Na razie Michael Urman z notą 202,8 punktu za Simonem Ammannem na miejscu piątym. Później już z dużą stratą kolejną grupę otwiera Ole Marius Ingvaldsen. Norweg utrzyma więc po raz czwarty z rzędu miejsce w drugiej dziesiątce pucharowych zawodów. Daiki Ito. Dzisiaj najlepszym z Japończyków w pierwszej serii Tochimoto. I to był siódmy egzekwo z Urmanem. Ale teraz nieudany skok przed własną publicznością tutaj na dobrze sobie znanym obiekcie w Sapporo. Daiki to zwycięzca letniego Grand Prix w tym sezonie, ale proszę, plus 1,3 punktu. Jakże zmienił się teraz ten wiatr niekorzystnie akurat przed skokiem Japończyka. Jakże tutaj mało łaskawa okazała się ta skocznia, na której Daiki tak często przecież trenuje. 86 metrów i dopiero 17 pozycja w tych zawodach. A skończy się zapewne na miejscu w trzeciej dziesiątce. Thomas Morgenstern spokojnie obserwuje poczynania kolejnych zawodników. No on atakował w tej drugiej serii z miejsca 13. Patrząc tak na punktację po pierwszym skoku, ma szansę ukończyć tutaj rywalizację na miejscu czwartym. Raczej nie sądzę, aby zdołał dogonić Adama Małysza, Andreasa Kofflera i Severina Freunda. Adam Małysz po pierwszym skoku wygrywał z Morgensternem o 24,1 punktu. To chyba wystarczająca przewaga, aby tę trzecią pozycję obronić. Jan Matura znakomicie sobie radzi tutaj na Okurajamie. Mówiłem podczas jego pierwszego skoku, że bywał tu już w Sapporo w poprzednich latach na miejscach 9, 11. Wczoraj był 10, a dzisiaj po pierwszej serii jest 6, ale czy utrzyma tak wysokie miejsce? To się okaże po drugim skoku tego doświadczonego 31-letniego skoczka czeskiego. W tym sezonie najwyżej z Czechów sklasyfikowany w Pucharze Świata. Niezła prędkość, spokojnie, nieźle to wygląda. Bardzo ładny skok Jana Matury. No, utrzyma na pewno miejsce w pierwszej dziesiątce, jest zadowolony. Jest zadowolony trener Dawid Jirołtek, który prowadzi teraz kadrę czeską. No i myślę, Kołdelka też nieźle sobie radzi. Jest Borek Sedlak, Łukasz Klawa. Czesi mają drużynę i mogą w Mistrzostwach Świata powalczyć o nawet miejsce na podium. Słabiej skaczą Finowie. No, nie wiadomo, trochę jak z formą Norwegów. 128 metrów Jana Matury i druga pozycja za Thomasem Morgensternem. A zatem co najmniej siódma w całych zawodach. Norweg Vegard Haukeskled już odniósł sukces, bo jest w czołowej dziesiątce po pierwszym skoku, ale czy zdoła powtórzyć to osiągnięcie i utrzymać to miejsce w czołowej dziesiątce także i po zakończeniu rywalizacji? Vegard Skled na rozbiegu, już w powietrzu Norweg. No, prędkość poniżej 86 km na godzinę. No i w efekcie nie doleciał do 120 metra, a zatem to miejsce w dziesiątce no, może stracić. Zobaczymy jeszcze jak tam z wiatrem, minus 17,8 punktu, tylko 107 metrów. Zdecydowanie tutaj zabrakło odległości. No i pozostała nam już tylko czwórka Shohei Tochimoto, najlepszy z Japończyków, 128 metrów w pierwszej serii, a później Adam Małysz. Vegard Skled jest na miejscu dziewiątym. Przegrywa więc dzisiaj także i z Ole Mariusem Ingvaldsenem, który przecież atakował do drugiej serii gdzieś tam z odległej 27 pozycji. Czekają Japończycy na skok ostatniego swojego zawodnika, Shohei Tochimoto. Na razie najwyżej sklasyfikowany ich zawodnik gospodarzy to Noriaki Kasai na miejscu 10. A Shohei Tochimoto jeszcze będzie musiał chwilę poczekać. Traci do prowadzącego Severina Freunda po pierwszym skoku 16,5 punktu Tochimoto, do Adama Małysza 9,6. A tutaj realizator pokazuje nam aktualną klasyfikację już po drugim skoku. Thomas Morgenstern
nokautuje jak na razie rywali w tej drugiej serii, 136,5 metra, on zdecydowanie prowadzi. No ale przypomnijmy, że do tej drugiej serii przystępował z odległej 13 pozycji. Czeka tam już na swój drugi skok Adam Małysz. On będzie skakał jako kolejny po Tochimoto. I Tomasz Morgenstern spokojnie obserwuje, co się dzieje na skoczni. Czy Shohei Tochimoto zdoła utrzymać tą przewagę 15 punktów, ponad 15 nad Morgenstern. Jest już zielone światło, Shohei Tochimoto zatem na rozbiegu. No i zobaczmy, jak sobie poradzi. 86,7 na godzinę, niezła prędkość, ale krótki skok Japończyka. Trudno powiedzieć, jak z warunkami, jak ten uśredniony pomiar wskazuje, że wiatr nie był sprzyjający dla reprezentanta gospodarzy. No do tego być może jakiś lekki stres. Wiadomo, że w skokach narciarskich szczególnie ważny jest pewien luz, pewna powtarzalność, pewien automatyzm. Zawodnik, kiedy za bardzo chce, to wtedy nie wychodzi. Być może Tochimoto się troszkę spiął, że pojawiła się szansa, by tu być najlepszym z Japończyków przed własną publicznością. Być może to także przeszkodziło mu tutaj w oddaniu dalekiego skoku. No a zaraz zobaczymy, jak poradzi sobie dzisiaj w zawodach Adam Małysz z pozycji atakującego, no bo liczymy, że nie będzie tutaj bronił tej trzeciej pozycji, ale spróbuje jeszcze zaatakować wyższe miejsce na podium. No na razie zadanie przeskoczyć Tomasa Morgenstern. Miał nad nim po pierwszym skoku przewagę, tak jak mówiłem, ponad 24 punktów. No i popatrzmy, trzymajmy kciuki za naszego zawodnika. Adam Małysz już w powietrzu, dynamicznie wyszedł w górę. No ale teraz czy będzie to noszenie, czy odleci daleko? No i trudno powiedzieć. Chyba w tych warunkach nie dało się dalej skoczyć. 114 metrów, minus 7,1 punktu za wiatr. Ponad 16 ujemnych miał Tomasz Morgenstern, no ale też Polak skoczył od niego w tym drugim skoku aż 20 metrów bliżej. 22,5 metra krócej dokładnie, no i chyba nie wyprzedzi, tak? Dopiero trzeci, a zatem przegrywa także Adam Małysz dzisiaj z Janem Maturą. No szkoda. Tomasz Morgenstern będzie więc dzisiaj na podium pucharowych zawodów. Już po raz 13 w tym sezonie. Ciężko będzie natomiast obronić to miejsce na podium Adamowi Małyszowi. Andreas Koffler. Jest już zielone światło dla skoczka austriackiego. Popatrzmy. Dobra prędkość na progu. No znacznie wyżej leci nad zeskokiem i daleko poszybował. Zobaczymy, jakie warunki trafił Andreas Koffler. Bez względu na to, jakie były, na pewno on będzie teraz nowym liderem. Miał dużą przewagę nad Tomasem Morgensternem. Ponad 2 metry na sekundę pod narty. No troszkę szkoda, że tutaj nie trafił w tym drugim skoku Adam Małysz na podobne warunki jak Andreas Koffler. Być może zdołałby to wykorzystać. Być może nie wygrałby z Kofflerem, ale obroniłby miejsce na podium tych pucharowych zawodów. Dzisiaj Adam Małysz już na pewno poza podium. Tego możemy być pewni. Andreas Koffler 132,5 metra i oczywiście obejmuje prowadzenie z przewagą 10,5 punktu nad Tomasem Morgensternem. Jan Matura trzeci, Adam Małysz spada na miejsce czwarte. No i czy będzie sensacyjne miejsce na podium dla Czecha Jana Matury? Czy będzie może niespodziewane, bo już niesensacyjne zwycięstwo drugie z rzędu Severina Freunda? O tym przekonamy się już za chwilę. Na razie cieszą się Austriacy, mają dwóch swoich zawodników na podium, Koffler i Morgenstern. Cieszą się na pewno też Czesi, Matura jest trzeci, Kołdelka piąty. No i popatrzmy, 22-letni Severin Freund kończy ten pucharowy konkurs w Sapporo. No tutaj jakieś drobne wahnięcia, walczy jeszcze do końca o odległość, ale tylko około 120 metra wylądował. No i czy to starczy w ogóle do trzeciego miejsca? Zobaczymy. 120 metrów, minus 13,6. Miał dość dużą przewagę po pierwszym skoku Severin Freund. No poczekajmy jeszcze na przeliczenie tych wszelkich punktów. No być może też, tak jak w przypadku Tochimoto, nałożył się jakiś taki drobny stres. Gdzieś tam w głowie zawodnika pojawiło się to myślenie, że jest szansa wygrać po raz drugi pucharowe zawody. No i to spowodowało drobne spięcie, drobne zaburzenie tego automatyzmu, jaki w skokach jest niezbędny. 120 metrów Severina Freunda. Nota łączna. Poczekajmy, za styl 54 punkty dostał od sędziów. Czy wyprzedzi Morgenstern? Tak, jest drugi. Severin Freund rozdziela skoczków austriackich, a zwycięzcą pucharowego konkursu na Okurajamie w Sapporo jest dzisiaj 26-letni
skoczek z Innsbrucku, Andreas Koffler. Piąte w karierze zwycięstwa Andreasa Kofflera. Gratulujemy temu sympatycznemu zawodnikowi. Wicemistrz olimpijski z Prage Latos z Turynu sprzed 5 lat. Zwycięzca ubiegłoroczny turnieju czterech skoczni. No, zawsze bardzo mocny punkt austriackiej drużyny, z którą zdobył już wiele złotych medali w Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. Andreas Koffler przed Severinem Freundem. Thomas Morgenstern, lider Pucharu Świata na miejscu trzecim. Czwarty Jan Matura, duży sukces doświadczonego 31-letniego Czecha. A Adam Małysz, atakujący po pierwszej serii z trzeciej pozycji, nie zdołał dzisiaj utrzymać miejsca na podium. Kończy rywalizację na Okurajamie na miejscu piątym. Zdobywa zatem 45 pucharowych punktów. Dzisiaj troszkę zmniejszył różnicę do Simona Mana, który był na miejscu ósmym, ale niestety stracił do zwycięzcy Andreasa Kofflera, a zatem nadal w pucharowej klasyfikacji Adam Małysz będzie na pozycji czwartej. Kolejne miejsca w tych zawodach, no i dwaj pozostali nasi reprezentanci. Dzisiaj na miejscu 24 Rafał Ślisz i na 26 Piotr Żyła. 7 punktów pucharowych Rafała Ślisza, 5 Piotra Żyły. No, cieszmy się z tych punktów, bo to pierwsze dla naszych zawodników punkty w tym sezonie. A kolejne pucharowe zawody już w piątek, w najbliższy piątek na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Serdecznie Państwa zapraszam. Na dzisiaj się już żegnam. Adam Małysz piąty, Andreas Koffler zwycięzcą, a oglądany Thomas Morgenstern nadal liderem Pucharu Świata. Sa,